Studenci Historii Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie z Centrum Historii Zajezdnia po raz kolejny stworzyli wystawę w przestrzeni publicznej. Wystawa plenerowa pod tytułem Katastrofy powojennego Wrocławia ma za zadanie przypomnieć wrocławianom o tragicznych wydarzeniach, które miały wpływ na tworzenie historii miasta. W ramach zajęć zarządzania projektami i organizacji projektów historycznych studenci tworzą realne wystawy, które stają w różnych miejscach. Ta akurat stanęła na wrocławskim rynku. Na początku roku akademickiego studenci dyskutowali na temat właśnie tematu, którymi zajęliby się w trakcie tych zajęć. Padło na katastrofy i stąd wystawa o powojennych katastrofach we Wrocławiu. Wystawa prezentuje kilka najistotniejszych katastrof z bardzo różnych obszarów, m.in. pożar kościoła świętej Elżbiety, powódź tysiąclecia oraz epidemię ospy z 1963 roku. Każdy student z grupy projektowej miał przygotować po jednej planszy wystawowej. Przygotowywałem jedną z plansz do wystawy, dokładnie odnoszącą się do powodzi tysiąclecia. Była mi to, można powiedzieć, bliska sercu wystawa, ponieważ moja rodzina uczestniczyła w pomaganiu podczas powodzi. Szukaliśmy informacji, wiadomo, to nie było takie proste, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną i tak dalej, więc musieliśmy znaleźć źródła, to, co też nie było łatwe, ale no, tutaj na temat katastrof było jednak najwięcej. Wydało nam się to najciekawsze. Do tego, żeby zainteresować ludzi historią, należy używać różnych dróg. Dzieje miasta zawsze obfitowały w takie tragiczne wydarzenia, no, to jest sprawa jasna. I myślę, że jest to rzecz ciekawa. Wiele osób z pewnością się zatrzyma no i popatrzy. Wystawa Katastrofy powojennego Wrocławia to już kolejna serii wystaw, które powstają ze współpracy studentów z kierunku Historia w przestrzeni publicznej i Centrum Historii Zajezdnia. Tego typu wystawy, które są dostępne dla każdego, nieodpłatnie, a prezentują wysiłek studentów, pokazują, że kształcimy osoby, które są świadome swojej funkcji społecznej, zobowiązań wobec otaczającego nas świata, a jednocześnie mają masę radości z tego, że coś kreują. Na wystawę można spoglądać do 15 lutego na wrocławskim rynku. Nina Jewtoszenko, Echo 24.